nemůžu. Já mám to mého chodě, Julík to je, ne? Ruda, máš tady telefon. Julík přijde, máš Julíka. Telefon, kde telefon? No. Monika, to je Nikola? Zatím nedorazila. A myslím, že někdo může jedit? Podepsali už to všichni? Ještě ne. Ještě ne, ještě schází jak. Lepráky, Jir. Kdo ještě? Cervantes, Vladimír Alex. To tu není. Na jedným panda, ale vypadáš jak krajně teďko. Simona Vondrušková, Vondrušová? Ne, dobré. A Petra Homolová teda nejde, dobře. To nowe, które łączy poziomy wewnątrz kopalni. Konie chodzą z boku, obracały wał, przybitu jedna lina w górę, druga w dół zjeżdżała. Ta, która wyjeżdżała w górę, transportowała sól, którą eksploatowano na niższym poziomie. Tą drugą zaś opuszczano drewno, materiał, no cokolwiek tam było potrzebne do zabezpieczenia wyrobcy. Jak to się już tak stało, to był człowiek, który obsługiwał urządzenie hamujące, pociągał za to długie ramię. Tu systemem przekładni zaciskały się szczęki na tym poziomym kole. Wał się zatrzymywał, konie przepinano i zaczynały wędrówkę w drugą stronę. I tak w kółko, i tak cały czas. Urządzenie nazywali kopem nocy, bo te kopki na łańcuchu przypominały górniczą nocę. No chociażby raz, że jest to kawał historii Polski, dwa, że no, warto pokazać ten obelisk, bo no, proszę sobie wyobrazić, tu kuty na miejscu w Caliźnie Solnej, ile trudu musieli sobie górnicy zadać. Natomiast komora.